przyszła wiosna cichuteńko, przyszła wiosna na paluszkach. I na wierzbie wśród gałęzi zatańczyła w żółtych puszkach. Słonko mocno świeci, a motyl nad łąką leci. Witaj wiosno, jesteś piękna. Już bociany się zjawiają, one wiosnę też witają. Już w plecaku fiołki i róże, a w sokrowki gdzie? W kapturze. Wdzięcznie pręży się leszczyna, patrzcie, wiosna się zaczyna. 28 kwietnia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Słubice usłyszeć mogliśmy ptasie trele. Dzieci ze słubickich przedszkoli recytowały wiersze o tematyce wiosna, ach to ty. Jest to 20. edycja i z reguły ona zawsze była w bibliotece. Ten przegląd zawsze odbywał się w bibliotece, może poza okresem pandemii. I tak jak zawsze mówię dzieciom, dlaczego właśnie w bibliotece ten przegląd? Otóż dlatego, że w bibliotece dzieci znajdą wszystkie te wiersze, które za chwileczkę usłyszą. Bo biblioteka jest miejscem, gdzie mieszkają książki. My jako przedszkole samorządowe nr 1 Jarzębinka, jesteśmy głównymi organizatorami i od lat 20 korzystamy z uprzejmości biblioteki, gdzie dzieci mogą się prezentować. I oczywiście honorowy patronat cały czas pełni pan burmistrz Słubic. Aktualnie jest to pan burmistrz Mariusz Olejniczak. Udział w przeglądzie biorą dzieci z gminnych, jak już wcześniej wspomniałam, z gminnych placówek oświatowych, czyli głównie przedszkoli słubickich. I dzieci będą mówiły wiersze o wiośnie w dwóch kategoriach. W kategorii 3-4-latków i 5-6-latków. Trelika otrzyma dziecko za szczególną interpretację, które się szczególnie wyróżni. Oprócz tego mamy dodatkowo sześć wyróżnień. W gminnym przeglądzie wiersza wzięło udział 16 dzieci. Wyróżnienia otrzymali Helena Sforowska, Adam Czapłon, Luiza Bobrowicz, Maja Nowak, Wiktoria Mieczkowska, Hanna Trzeciak. Tytuł oraz statuetkę trelika zdobyła Pola Woronowicz. Serdecznie gratulujemy.